Dzień dobry. Witam cię serdecznie 28 lipca. O co chodzi z tymi cukiereczkami? Takie piękne, kolorowe. Ktoś je zabiera, moja operatorka akurat. Co to ma wspólnego z dzisiejszymi słowami? Kolorowe cukierki, które aż chce się zjeść, sięgnąć po nie. Jest tak wiele rzeczy, które budzą nasze pragnienie. Teraz, kiedy jest tak ciepło, jesteśmy w lecie, jest to wiele napojów różnego rodzaju, których reklamy mają też wzbudzić w nas pragnienie, chęć posiadania ich, kupienia, wypicia, skorzystania. I to można rozciągnąć na wiele obszarów życia. W wielu obszarach życia jest tak, że pewna nasza potrzeba powoduje, że łatwo dajemy się skusić. Na dzień dzisiejszy w książeczce z Biblią na co dzień mamy następujące słowa. Z Księgi Jonasza, 2:9. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. I słowa z 1 Listu Jana, 2:17. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. To są bardzo ciekawe słowa, zwłaszcza z Księgi Jonasza. Tam mamy po hebrajsku słowo hevel i shaveh. Dwa słowa, które oznaczają coś pustego, podmuch wiatru, coś nieznaczącego i w literaturze hebrajskiej bywają używane w krytyce pogańskich bóstw, w krytyce politeizmu, podkreślając to, jak marne, puste są tego rodzaju wyobrażenia i tego rodzaju budowanie życia na liczeniu na to, że składanie ofiar tym bóstwom, służenie im ma coś w życiu przynieść. W praktyce często to rozpoznanie tego, które to są właśnie te marne, puste, obiecujące coś, ale nie dające nic w rzeczywistości, sprawy, rzeczy, bóstwa, i to także w świecie dzisiejszym, okazuje się dopiero w sytuacji trudności, w sytuacji próby w życiu, bo codziennie na pozór można łatwo dać się zwieść. Te cukiereczki, które pokazałem, to był taki przykład tego, że często właśnie to, co nam obiecuje szybką gratyfikację, nagrodę, spełnienie naszych pragnień, wcale nie jest tym, co syci głęboki głód. Jonasz odkrywa to dopiero wtedy, kiedy uciekając przed Bogiem, idąc za swoim pragnieniem, ucieczki przed Bogiem, ucieczki przed wezwaniem głoszenia w Niniwie, sądu, ale też i możliwości nawrócenia, przed którym chciał uciec. I dopiero w tym momencie, w którym znajduje się w rybie i zmawia psalm, modlitwę, tam odkrywa tak naprawdę, na czym można solidnie budować. Odkrywa na tym, że Bóg jest, odkrywa to, że Bóg może być znacznie łaskawszy, niż mogło mu się wydawać. Z kolei fragment z Ewangelii Jana mówi o tym, że to pożądliwość, pożądanie, to potrzeby wewnętrzne prowadzą nas daleko od Boga. I Bóg jest tym, kto porządkuje, kto stara się nas poprowadzić w inną stronę, ułożyć rzeczy w życiu według ich ważności i prawdziwości. Na co dzień nie jest to takie proste, bo każdego z nas kuszą takie różne kolorowe cukierki czy przeróżne rzeczy, gdyby to przenieść na inne obszary życia. To, co wydaje się szybko dawać gratyfikację, spełniać nasze pragnienia, obiecywać nam to, co chcielibyśmy dostać. Jednak dopiero w sytuacji próby, trudności okazuje się, czy możemy na tym budować. I to, co ważne, to obserwować też siebie. Ilekroć zdarzy się nam, tak jak tutaj akurat Jonaszowi uciekającemu przed głosem Boga, uważającemu, że można polegać na czym innym, obserwować siebie, żeby uczyć się o sobie, jakie rzeczy mnie pociągają, na czym mam pokusę budować, żeby jak najszybciej powracać do Boga, na którym budując nie będziemy musieli tego żałować. I tego sobie i Tobie życzę, żebyśmy dzisiaj, może w małych sprawach, a w życiu w tych największych, umieli mądrze odkrywać, które rzeczy są pustymi obietnicami, a które są drogami Boga, na których możemy spokojnie budować nasz dzisiejszy dzień i całe nasze życie. Dobrego dnia!